Witam serdecznie. Przypominam oczywiście na starcie o konkursach na skiny dla osób, które wpłacają oczywiście z kodem Croxy. Taka łapówka, taki kałaszek i USP. Oczywiście po wpłacie, jeśli uda Ci się wygrać, to dostaniesz taki prezent. No jeśli takiego prezentu nie dostaniesz, no to znaczy, że nie udało Ci się wygrać. Oczywiście im większa wpłata, tym większa oczywiście szansa na wygraną. A my lecimy z batelkami oczywiście. Wrzucamy sobie chyba aktualnie moją ulubioną skrzynkę na trybie oczywiście Jester, czyli skrzynkę Dev. Właśnie, żeby nie przesadzić, 6 takich skrzynek 7600, no powiem, że no lekka przekinka to może być, tak? Ale zobaczymy, czy w finale nam się oczywiście opłaci. Ja Ci przypominam oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, to z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz na Discord, dołącz, no i oczywiście użyj kodu Croxy na CSGO skinsie, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź kliknij oczywiście magiczny zielony plusik, no i oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x sobie wpiszesz 10% więcej oczywiście do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. No bitwa niestety przegrana i troszkę tutaj budżetu niestety straciliśmy. Może teraz po prostu bez zbędnego kombinowania wrzućmy sobie z 5 takich skrzyneczek ametyst. 4200 zł koszt oczywiście 5 takich skrzynek. Wrzucamy oczywiście bota i zobaczymy, czy ta druga batla okaże się bardziej dla nas łaskawa. No w pierwszym otwarciu już dostajemy glowsy, więc bardzo ładnie 1400 zł. Przypominam, że 4200 wydaliśmy na tą batlę. No i samo tutaj póki co no... no cieniutko, tak? Trzeba sobie powiedzieć. Szkoda, że ten karambit nie spadł, bo wtedy no byłbym chyba pewien, że batla będzie raczej na plus. No tak to jest jeszcze nie wiadomo, chociaż teraz ten flip knife, no dwa koła, troszkę nam tutaj pomaga i przybliża oczywiście do profitu z tej batli. No profit będzie, ale czy to będzie jakiś profit niesamowity? No tak naprawdę 600 zł zarobiliśmy jedynie na tej batli, więc no taki wynik powiedziałbym dosyć przeciętny. 5 skrzynek Royal, zróbmy sobie teraz taką bitewkę. No i zobaczmy, co tutaj ta skrzynka dla nas ugotuje. Pierwsze otwarcie, kałach The Empress, 300 zł. No tutaj ta wupka, no niestety ciut droższa. Teraz rękawice, no to jest zawsze dodatkowe 400 zł, jeśli chodzi o te gorilly. No ale tutaj teraz dla nas lore za kafla, więc mamy przewagę delikatną. No nie, no nie, no to się nie dzieje, stary. Ostatnia skrzynia, zobaczmy, czy tutaj się naprawi jeszcze wszystko. No szczerze nie wiem. Dobra, wygraliśmy o jakieś 300 zł. No budżet powoli wraca, ale dalej to nie jest to, czego ja tutaj oczekuję od dzisiejszego filmu. 8000 zł koszt takiej bitwy, 4 skrzynki White Gloves, no i oczywiście 4 Supreme Knife. Więc zobaczmy, jak na tej bitwie sobie poradzimy. Pierwsze otwarcie, mamy Case Hardened Glovesy, to jest niecałe 600 zł. Field Tested, więc lecimy oczywiście dalej. Mamy glowsy kolejne, oczywiście, no skrzynia z glowsami, tak, więc tylko glowsy tutaj, no, no wow, panie prowadzący, no bystry jesteś. No tutaj niestety konwoj 500 zł, no te skrzynki się póki co jakoś mega nie popisały, to jest chyba z 1000, jednak 700, okej, okay. Nie są to w ogóle jakieś mega brzydkie rękawiczki, no to tak w stanie, testy chyba w górę, tak wyglądają w miarę. 1300 zł lore, więc nie ma tragedii, jest to zwrot oczywiście skrzynki, która kosztuje 1218. No i zobaczmy, no to niestety battle skirt, więc tutaj nie można mówić o proficie. 1200, case hardened i zobaczmy ostatnia. Oj. No nie, no patrz, no kurczę, no że to była taka bitwa z takim potencjałem, stary. No a tutaj niestety ostatnia skrzynka zadecydowała o tym, że no niestety, no bitwy wygrać nam się nie uda. Czy ta knife case jest dobrym pomysłem 50-50? No kurczę, nie otwierałem jej dawno, więc zobaczmy. Tym razem bitwa na 3 osoby, no i wierzę w skrzynkę Gemstone, tak? Wierzę w tą skrzynkę, bo jeżeli ta skrzynka nie da mi nic konkretnego, no to zostajemy chyba bankrutami po dzisiejszym filmie. No, budżet był naprawdę spory, no ale no właśnie, no jest talon na Michaela, no tutaj jakiś szafir dla wuja, zobaczmy, jest Marble Fate, to jest 2000, Minimal Wear Stat Track, no próbujemy, ostatnia skrzynia Gemstone, no i chyba trzeba liczyć na Butterfly'a, co? Powiem tak, jeżeli zdobędziemy Butterfly'a, to udało nam się chyba wygrać, no niestety to jest 50-50, nie dała dosłownie nic, ale mamy jeszcze tutaj prawie 500 000 tokenów, a za to mogę sobie kupić takie rękawice pół, takie rękawice również. I mamy 74 koła, no to sobie kupmy jeszcze taką M-kę. Sprzedajmy oczywiście to, co mamy, 1800 zł. Za to mogę sobie zakręcić właśnie Gemstone'em i zakręcę nim 4 osoby underdog. Więc zobaczmy, czy tutaj ta skrzynka na sam koniec coś rzuci, co mogłoby nas uratować. I
chociaż odrobinę tutaj budżetu mi zwrócić, który dzisiaj przegrałem. Zobaczmy, jeszcze z tych ochłapów udało mi się uzbierać na tą battle. No ale niestety, będzie to bitwa przegrana. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Siemano.